Tutaj mówi, że odrośnie jak kwiat. Jejku. Ale teściowa będzie zszokowana. O, mój teściowa, mój mama będzie. A mama jak... Twoje teść. Twoja te... A mama jak chciała, żebyś... Przygotowujemy się właśnie do wyjścia, dlatego że niedziela to jest taki czas, że chcemy właśnie wykorzystać to, że mieszkamy w Kuszadasi nad morzem i iść popływać. No i słuchajcie, ja już się przygotowałam, mam strój kąpielowy, zakładam już plecak i mówię, że idziemy. A Husajn, wyobraźcie sobie, stanął przed tym lustrem, które zamontował, które właśnie Wam pokazywałam, że brakowało nam takiego lustra, żeby się przejrzeć. I ja stoję tutaj, wiecie, przy drzwiach i już wszystko zakładam, zakładam skarpety, buty i mówię, że idziemy, a Husajn się przygląda sobie, wiecie, przygląda się w tym lustrze, tak patrzy na siebie i mówi, że on ma chyba za dużo tutaj siwych włosów, albo coś jest nie tak z jego twarzą. Ja mówię, no nie wiem, no normalnie wyglądasz tak, Husajn, wyglądasz to, wiesz. Ale myślę... lustro wygląda dziwnie, nie wiem, nie wygląda, ja nie wygląda dobrze. Pierwszy raz ja oglądałem w lustrze. Tak, nie wiem, dziwnie wygląda, jestem, mam problem albo nie wiem. Lustro jest, ja wyglądam bardzo, nie wiem, stary, ale nie wiem. Pierwszy raz ja myślałam, jaki ja wyglądam. Potem ja Asia mówi, ten... Bardzo postarza. Znaczy, wiecie co, chodzi o to, że my też nie mamy 20 lat i po prostu mówię Husajnowi, że ja też się starzeję, ja już też nie wyglądam tak dobrze i tak młodo. I chodzi też o to, że wiecie co, Husajn stracił dużo kilogramów, ale też od tego czasu zapuszczał brodę. Po prostu od 2 lat zapuszcza brodę. Miał ją długą, bo on chciał taką długą. Później ja mówię, Husajn, nie będzie ci ta broda rosła, bo masz takie geny, że będzie krótka. Więc po prostu ją przycina i tak trzyma tą brodę. Przynajmniej cieszy się, że nie musi się golić, bo po prostu on ma taki mocny zarost. No i takie pokazywałam wam stare zdjęcia, jak wyglądał, jak był młody i piękny, to właśnie nie miał tego, tej brody i teraz od 2 lat, czyli mamy teraz 2024, no to już tak... Ja wyglądam bardzo. I have also. Husajn mówi, że ma zmarszki. Ja też mam zmarszki. Czasem mam takie gorsze, dlatego że nie nałożę kremu. Powiem wam, człowiek jak miał 20 lat, czekaj Husajn, tak dobrze wyglądał, a teraz się wygląda tak źle, że po prostu takie zmęczenie po człowieku widać. Nawet jeśli śpi 10 godzin, to człowiek wygląda beznadziejnie. No słuchajcie, starość nie ominie nas. To i czekajcie, bo Husajn teraz już robi i stwierdził, że wygląda tak staro i nie może na siebie patrzeć, że musi się zgolić. I najlepsze jest to, że właśnie szukaliśmy na szybko maszynek, bo wiecie, my już wychodzimy. Ja nie pamiętam, 2 lata temu ja robiłem pierwszy raz. I wiesz, mój powód, what was this ID? Dowód. Mój dowód, mam stary, grubi foto, zdjęcia. I kiedy ja oglądałem do policjantami albo inne, wszystkich ludzi było like suspecting that it is really me. No właśnie, wiecie co, czekajcie, tak otwieram, zamykam drzwi, bo patrzę na światło. Jeśli chodzi właśnie o Husajna, zdjęcia w dowodzie osobistym czy w prawo jazdy, no to Husajn wygląda zupełnie inaczej. Wiecie, tutaj miał prawie 100 kilo, teraz ma 70, a poza tym zarost, wiecie, po prostu Husajn no, jest młodszy ode mnie, a wygląda dość dorośle, co mu bardzo pomogło na pewno w pracy zawodowej, dlatego że ja bardzo długo wyglądałam dziecinnie i mi było bardzo ciężko zawodowo zyskać jakieś takie uznanie albo powagę, dlatego że po prostu wiecie, no taka dziewczynka. No im bardziej człowiek się starzeje, tym też tego tak nie zauważa. No ale patrzcie, co robi Husajn. On się tutaj... Chcę szokować, jest? No, I didn't expect. I wiecie, i po prostu też jeszcze ja mam takie nierozpakowane trochę rzeczy, po prostu wiem, mam w takich workach z Ikei różne rzeczy. I tutaj mówię, że były maszynki do golenia i właśnie były też twoje do gilety takie do golenia. Zobaczymy, następny raz będzie my hair maybe. Później jeszcze zetnie włosy. No, a powiem wam, że jak się poznaliśmy, to Husajn miał dość długie włosy, później ściął.
Tak, na jeża. No, to w ogóle zupełnie inaczej wygląda. W ogóle powiem Wam, że my się znamy już 12 lat, także naprawdę sporo czasu i dzisiaj nawet tak siedzieliśmy przy śniadaniu i stwierdziliśmy, że tak nie czujemy, że jesteśmy ze sobą tak długi czas. Wiecie, nam się wydaje, że my tak mamy dalej po 20 lat, no ale... O Jezu, nagrywam to. No jak się czujesz? Nie, normalnie. I have the core, like the flower. Yes, whatever you cut, it will grow. So I don't have sentimental value, you know? Sposaj mówi, że odrośnie jak kwiat. Jejku. Ale teściowa będzie zszokowana. Tak, mój teściowa, mój mama będzie. A mama jak... Twoje teść. Twoja też. A mama jak chciała, żebyś obciął, czy nie? Did your mother wanted you to cut? Cut, tak. No, mama namawiała Husajna, żeby obciął tą brodę, wiecie, no Husajn przechodził przez różne, wiecie, no to tak jak człowiek przechodzi przez różne etapy życia, ma różne humory. Ale ja będę nie zawsze robię. Jeden, dwa, trzy miesiące, jeden raz będę robił. No. Ja nie lubię duże, ten wiesz, when I cut too much, it is, I have very, skin is irritating, so... No właśnie, bo to wiecie, też jest bardzo duże podrażnienie skóry przy takim częstym goleniu, więc Husajn tak od czasu do czasu. Jezu, jaka inna twarz. Ej, już bardzo widać tą inną twarz. Widzicie tutaj inna twarz. Jaki barany. No. Ej, powiem Wam. No zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Ej, no to 2 lata tak nie widziałam Husajna właśnie bez brody. Ale spontaniczność u Husajna jest, powiem Wam, też duża. Zresztą to widzieliście też na filmach, jak urządzaliśmy. Husajn, on się nie zastanawia, on po prostu robi. Jak ja to, wiecie, muszę tak pomyśleć, w ogóle jak obcinam sobie włosy, końcówki. Zobaczmy, jakie ludzie będzie reakcja. Poproszę, komentujcie. No, dostawałeś, Husajn, jakieś komentarze, tam panie pisały, żebyś obciął brodę czy coś. That people were saying that you can cut your beard or something, yes. Ale jak broda też jest teraz modna i komfortowa, tylko trzeba ją tak ładnie obszczyć, to Husajn czasem jest zarośnięty, czasem nie. Ale patrzcie, ile włosów. No, fajnie, że właśnie sprzątałam wczoraj to nosy, wszystko czyściłam. Tak, baranie. No, tak z bliska. Szok. Teściowa chyba dzisiaj padnie na zawał, tak mi się wydaje. Patrzcie, bo ja nagrywam Wam z tej drugiej strony, a tutaj patrzcie, jak to wygląda. Ja pierdolę. Body, to jest very sharp. This one, nie widzę, co. How is your, jak się czuję? Dwa lat, ja nigdy nie oglądałeś, jak się wiesz. No ciekawe, jak ty się czujesz, ale wiecie co, Husajn... Jakie dla ciebie? Ty lubisz jakie? Bez... Ja? Jakie wygląda? Dla mnie jak, tak... Jakie lubię? Dla mnie dobre, tak samo. I tak. Ja już się przyzwyczaiłam z brodą. Dla mnie już normalne z brodą. Ale twoje proce będzie małe. No. Lubię Husajna tak trochę podcinam też włosy, ale wiecie co? Co chciałam takiego powiedzieć jeszcze, że Jezu, jaka radykalna decyzja. Husajn będzie wyglądał teraz jak za studiów, bo strasznie schudł i zobaczymy, czy go to odmłodzi. No nic, efekt prawie już jest końcowy, dlatego że już takie, wiecie, szczątki zostały, że tak powiem. No nic, zobaczymy, czy Husajna to odmłodni. Ja też się czuję stara, właśnie teraz zaczęłam sobie myśleć, co bym tak w sobie zmieniła. Nie wiem, ja dawniej miałam bardziej jaśniejsze włosy, ale na pewno do nich nie wrócę, jakieś tam pasemka, tylko... Nie wiem, no botoks by mi się przydał. Powiem Wam, że Jezu, jak człowiek wyglądał, jak miał 20 lat. Człowiek niewypoczęty, niewyspany. O, fajnie. Ej.
Tak, tam. Jak młody Tarkan. Jeśli nie kojarzycie, ja w ogóle uwielbiam Tarkana, ale głównie jego, tak, jego muzykę taką starą. Ale głównie taką muzykę z lat 90. i tam Tarkan rzeczywiście miał też taki wąsik i takie, no. Jak Charlie Chaplin. Dobra, to ostatnie. No już widać Husajna twarz. Już widać twarz. Jezu, teściowa dziś padnie. Aśka mi lubiła Grilli 17. Really? Wiecie co, Husajn ma takie stare zdjęcie. Tak się z tego czasem śmiejemy, jak wyglądał, że był taki młodziutki, taki chudziutki. I didn't see myself also... First, I am seeing also myself first time. I didn't see myself after losing weight. I didn't see myself. Bo Husajn nie widział, wiecie, swojej twarzy po zrzuceniu kilogramów. Jakby on tylko jest taka gruba twarz i z tego też śmiejemy. Nawet wczoraj byliśmy u Mehmeta i Mehmet się śmiał właśnie, że Husajn tak zrzucił kilogramy i on ogląda jego stare filmy. You look like 17. Husajn wygląda jakby miał 17 lat. Ciekawe, czy znajdzie jakieś takie zdjęcia, jak miał 17 lat. Your face looks very empty. How do you feel? Which one is better? This is like new human, like someone different. You see, here is white, here is dark. I have to do tam. No i Jezu, powiem wam, zatkało mnie, ale co myślicie o efekcie? Jak wam się to podoba? Jak się wam podoba, Oksan? To jeszcze go, to chodzi do światła. I feel light. Light. O, przepraszam, stanęłam na pysie. Let's see what Shansa will do. Szansa jest troszkę taka skonsternowana. Gdzie jest tatuś? Baba nerdę. No i teraz jak w tym... Czekajcie, z tej strony stanę. No i jak teraz się czujesz w tym świetle? Light, I feel light. And I feel totally different. I look very different. You look very different. Now I was sent to my mother. No ciekawe, jaka będzie jej reakcja. Ale patrzcie, no to jest nowa twarz Husajna, dajcie znać, co myślicie. Husajn wygląda, jakby miał 17 lat, to też pierwszy raz się widzi po zrzuceniu kilogramu. Zobaczymy, co powie teściowa. Wysyła do teściowej. How I feel. Szansa jest looking good. Let's see how she will react. Szansa jest lekko zszokowana trochę. Szansa? Papa Gierdy. Wącha, nie wie, co się dzieje. Gdzie ma tatusio futerko? Baba futerko? Nie ma futerka. To tak jakby szansusia się cała ogoliła. Nie ma futerka? Patrzcie, jak sprawdza. Dziwne to jest dla niej. Ale to jest dla niej dziwne, no. Jaka skoncentrowana. Ale co to się Pisiuniu stało teraz? Ona nie wie, co się stało. No i Husajn, jak się czujesz? Ja czuję jak normal, ale ja czuję... I feel more. Aha. Alo. Radikal bir karar, ben şok. Nasıl olmuş? Gençleşmiş mi? Kesinlikle. Kilo verdikten sonra ilk defa gördüm kendimi böyle. Çok güzel olmuş. Lübya. Şu an milyonlar izliyor seni. Herkesin reaksiyonu bekliyordu, yanına video çekiyor şu an. Çok güzel olmuş. Niye hafif... Üniversite zamanında kirli çıkacak ya. Muhteşem olacak. Yo, çok güzel.
Teściowej się bardzo spodobało, także wiecie, to jest tak, jak ona chciała, dlatego że namawiała Husajna, żeby obciął tą brodę, ale wiecie, Husajn po prostu chciał taką brodę, zapuszczał sobie, po 2 latach ją ściął, więc dajcie znać, czy wam się podoba, jak sobie właśnie, ja to tak nie będę pytać, jak sobie wyobrażaliście Husajna, dlatego że ja wrzucałam jakieś tam chyba zdjęcia, tak nieczęsto, ja w ogóle nie publikowałam za dużo właśnie z mojego wesela, czy z czegoś, więc tak nie wiecie dokładnie, jak wyglądaliśmy dawniej, a ja robiłam tam jakieś przebitki, więc teraz zmiana Husajna jest duża. O, jeszcze ma włosy. No, ale zobaczymy, co z włosami. No, także Husajn odmłodniał, teraz czas na mnie, nie wiem, jakaś medycyna estetyczna, obwisłe ciało, wiecie, można by było się tu w Turcji zastanowić, oczywiście wiecie co, ja dostaję różne komentarze na swój temat, bardzo dużo komplementów, bardzo dużo mam fajnych obserwatorów, ale dostaję też czasem takie komentarze, że mam wąskie usta i że jak w ogóle powinnam sobie zrobić botox, dostaję różne komentarze na temat swojego wyglądu. Najważniejsze w życiu to jest, wiecie co, mieć pewność siebie i mieć zdrowie. A reszta, no to lepiej, raz człowiek wygląda czasem gorzej, ale fajnie, tak jak ja czasem sobie właśnie obetnę włosy albo coś zrobię, to wiecie, od razu człowiek się czuje inny, młodszy, trochę właśnie ma taką odmianę, więc myślę, także mam nadzieję, że Husajn też się będzie czuł dobrze w tej odmianie. No, mamie się podoba, mi to się podoba w każdej wersji, więc no. Słuchajcie, mówię, że Husajn wygląda, jakby miał 17 lat. No. I am black here, white. No, Husajn się musi opalić, ale jak wygląda? I dwa inne kolor wygląda. Dwa inne, Jezu. Ej, przez chwilę się czułam jak w tej aplikacji postarzającej. Ja też się już tak nie mogę śmiać, słuchajcie, botox chcę, muszę zrobić. Dostaję też jakieś pytania, gdzie zrobić na szybko, dobrze botox w Turcji. Słuchajcie, ja nie używam botoxu, jestem strasznie pomarszczona, to się mnie nie pytajcie, bo ja naprawdę nie wiem. Jak kiedyś bym skorzystała z botoxu, na przykład teściowa korzysta z botoxu, no to jak skorzystam, ja myślę, że kiedyś skorzystam. Na razie to, na razie no co, nie wiem, czy? Daj to.